Partnerskie powiaty Skarżyski, Konecki, Starachowicki, Ostrowiecki i Opatowski podsumowały dwuletnią realizację projektu promocyjno-turystycznego nad Czarną i Kamienną Nieodkryte Piękno Północnej Części Województwa Świętokrzyskiego. Taka współpraca jest bardzo cenna. Cieszę się, że powiat skarżyski może uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, podkreślił starosta skarżyski Michał Jędrys, dziękując partnerskim powiatom za współpracę podczas konferencji kończącej realizację zadania. O odkrywaniu piękna naszego województwa nikomu nie trzeba mówić, że ono jest najpiękniejsze ze wszystkich województw. Jednak to piękno zostało również odkryte przez naszych mieszkańców. Każdy powiat, prezentując swoje perełki, prezentował je również sąsiadom. Dzięki temu będą oni mogli więcej powiedzieć na temat sąsiedniego powiatu, sąsiedniego regionu. Taka współpraca jest bardzo cenna i wszyscy o tym wiemy. Dzięki temu te projekty mogą rosnąć i takich projektów realizowanych jest w skali kraju wiele. Cieszę się, że powiat skarżyski również może uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciu. Jednocześnie jesteśmy już po krótkich rozmowach ze starostą starachowickim. Myślę, że tego typu współpraca będzie kontynuowana i będziemy nadal starali się pokazywać to, co mamy najpiękniejsze, najcenniejsze i przyciągać do siebie i turystów, i inwestorów, i tych, którzy chcą zobaczyć naprawdę wspaniałe rzeczy. Dziękuję za współpracę wszystkim starostom. Projekt nad Czarną i Kamienną zakładał przede wszystkim promocję walorów turystycznych poprzez wytworzenie i wykreowanie produktów turystycznych wspólnych dla obszaru uczestniczących w nim 5 powiatów. I tak w ramach realizacji wydano mapy i przewodniki turystyczne, foldery, utworzono portal internetowy, 20 tablic wielkoformatowych ukazujących atrakcje północnej części województwa świętokrzyskiego. Ponadto wypromowano region 5 powiatów na 5 największych targach turystycznych krajowych, jak Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Sosnowiec oraz 3 zagranicznych w Kijowie, Berlinie i Utrechcie oraz podczas kampanii medialnej. W ramach kampanii medialnej zrealizowano spot reklamowy, 15-minutowy film promocyjny oraz spot radiowy. Produkcje te zostały wyemitowane w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz na kanale Planet. A elementem wieńczącym projekt była promocja poszczególnych powiatów w programie Kawa czy Herbata. Swój natchnieniem, że świat zmienię, że świat czynię pięknym bądź, bo skąd mam je wziąć? Nie zabrakło także artystycznego akcentu, czyli koncertu, podczas którego zaprezentowali się wykonawcy z partnerskich powiatów. Powiat skarżyski na scenie reprezentował zespół Natural Big Band oraz wokalista Bartek Skorupa, a ze sceny do powiatu skarżyskiego zapraszał starosta Michał Jędrys. Szanowni Państwo, pozdrawiam z powiatu skarżyskiego. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj do Starachowic, żeby podsumować projekt, który promuje te najpiękniejsze miejsca. I w jednym z takich perełek miejsc, które pokazują dorobek tego regionu, jesteśmy dzisiaj. Skarżysko również zaprasza do siebie i o tym, co tu jest wspaniałego, to Państwo najlepiej wyczytacie w tych materiałach, które przygotowaliśmy i które rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, jak to było dzisiaj powiedziane. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i myślę, że ta współpraca, która dzisiaj się nie kończy, a tak naprawdę dopiero zaczyna, będzie mogła być kontynuowana w przyszłości, dlatego że najlepiej tworzy się coś wspólnie, a najlepiej tworzy się to z takimi wspaniałymi sąsiadami, jakimi są te wszystkie 5 powiatów. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednostajnie, porozmawiaj tajnie, nie bądź taki szybki. Yeah.
me because you look so fine that I really wanna make you mine. Przypomnijmy, wartość projektu to kwota ponad 1 240 000 zł. 60% tej kwoty, czyli blisko 750 000 zł, powiaty pozyskały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Pozostałe 40% wkładu własnego partnerzy pokryli z budżetów powiatów. Rolę lidera projektu przyjął powiat starachowicki.